Teraz wykorzystując archiwalne nagrania z Teatru Polskiego Radia nadamy 423 odcinek radiowej powieści Matysiakowie, którego premiera odbyła się 60 lat temu. Nie, nie mam, bo ja nie mam żadnych zmartwień. Może ty, Genek, w szkole może coś? Ja ten... skąd, mamo, też nie. To mi się zdawało. To i dobrze. Mamo, mamo, a czy mama nie zapomniała czasem o tym, że dzisiaj przychodzi do nas Wacek, co? Nie, Stasiulek. Dlaczego pytasz? Mamo, a mama, mama dzisiaj już nie wychodzi? Nie, wszystko już przyniosłam sobie ze sklepiku. A ojciec oczywiście będzie przy tym, co? Przy czym, Stasiu? No. Przy Wacku? No naturalnie, tak, tak. Bo co? A bo mnie zdawało się, że mama jeszcze miała gdzieś iść. Nie, Genuś, już nigdzie nie wychodzę. Tak. A mamo, czy czasem Wisia nie miała do mamy interesu? Zaraz, zaraz. Nie, bo coś tak mi się obiło uszy. Wisia? Nie, do mnie? Aha, nie, nie, to chyba nie, nie. A wie, mama Kasia ma nowe rajtuzy. Tak? Kupiliście je? Tak, bardzo ładne i niedrogo nawet. 114 zł. A nie chce mama zobaczyć? Granatowe. W zupełnie dobrym gatunku. 114 zł. Niezłe. A jednak miałem rację, mamo. Z czym, Geniusz? No, mama ma przecież jakieś ściereczki czy coś takiego. Jakie ściereczki? Aha, masz rację. Że też zapomniałam o tych ściereczkach. To Geniusz, może zejdziesz na dół i przyniesiesz. W szafie uwisi tam. Bardzo chętnie, mamo, ale moje dziecko. Nie wiem, czy znajdę. Ale mamo, wie mama, że Wisia bardzo nie lubi, jak jej się przewraca w szafie. O, a Gienek tam bałaganu narobi, no. Wie mama przecież. A ja znów pojęcia nie mam. Wie mama, no ja mógłbym zejść, ale nie mam pojęcia, które są mamy, a które Wisi. To też prawda, no wy właśnie. Mi tego nie załatwicie naturalnie. Nie, nam jest bardzo przykro, mamo. Bardzo przykro, mamo. Ale nie, nie, to już ja muszę sama to zrobić, wybrać się. Aha, tak. A przy okazji ich mama ściągnie tatę, dobra? Naturalnie, Geruś. Zwłaszcza, że Wacek mówił, że przyjdzie punktualnie, mamo. No tak, moje dzieci, tak. To ja schodzę w takim razie, a wy uważajcie na kuchnię. I odstawcie ten garnek, jak się będzie gotował. Dobrze, mamo, będziemy uważać. Odstawimy, niech się mama nie boi, wszystko będzie w porządku, mamo. Boże, to już ta godzina się zrobiła. O, to Wacek tylko co go patrzeć, prawda, Stasiu? A no ja tak, zaraz tak. Wrócę, moje dzieci, zaraz. No, to co tak się patrzysz? Nie podoba ci się, co? Ach, jakbym... Ach, nie podoba mi się. A co, można wiedzieć? To jeszcze się pytasz, co? No? Nie podoba mi się, że się włóczysz po knajpach, co? W których starszy brat... Co? Starszego brata zostaw w spokoju, ty. Starszy brat wie, co robi. A ty wiesz, wstydziłbyś się jakby... Wstydziłbyś się, rozumiesz, pić wódkę i przepijać forsę. Gdyby ojciec... Tak, ale starszy brat nie powiedział, pod czyją muzyczkę przepijałem. Słuchaj, ty, muzyczka nie jest ważna. Jak to nieważna? Nie powiedziałbym tego królu trąbki. To moja rzecz, Giegram, rozumiesz? A czyżby? Twoja. Nikogo to nie powinno obchodzić. Naprawdę. A czy to taki wielki grzech, że... No, że wypiłem z kolegą jedyny kieliszek wódki. Tak, o, właśnie, od jednego się zaczyna. Tak. Tak, ty mi lepiej powiedz, o co ci naprawdę chodzi. No, powiedziałem ci. No co ci, mało jeszcze? Udawaj. Udawaj. A ty wiesz, ile wydałem wczoraj? No, wszystkiego 30 zł. I pierwszy raz w życiu byłem w knajpie. O mnie właśnie o ten pierwszy raz chodzi. O nic innego, tylko o ten pierwszy. Staszek, ja cię proszę, nie denerwuj mnie, dobra? A to znaczy, że jednak boimy się, co? Tak, no, a ty jesteś ten odważny. Ty się nie boisz. Skąd? Ciekawy jestem, jaką miałbyś minę, gdybym powiedział tacie, czy Wisi, że grasz w knajpie. Powiedziałem ci, że to moja rzecz, gdzie gra. I wcale się nie wstydzę, że w knajpie, rozumiesz? Wcale nie jestem taki pewny. A co, chcesz powiedzieć to wszystko, że gram w lokalu? No widzisz, to zależy od tego, czy ty tamto moje zostawisz przy sobie, czy nie. Co, tę wódkę, tak? Ja z tobą, Staszek, nie chcę wojny. No więc czego się do licha czepiasz, co? Czy ja się czepiam? No już dobrze, no dobrze. No widzisz, Staszek, zawrzyj mi lepiej sztamę. To będzie dla ciebie lepiej i dla mnie. Słuchaj, to co, z tego domu kultury nic nie wyszło? Wyszło, ale co ja tam mam, no Gienek, grosze. Więc musiałem się czegoś chwycić. I chwyciłem się tego lokalu, bo nie miałem innego wyjścia. Ja muszę przecież coś dorobić.
A ty sobie wyobrażasz, jak ja bym musiał wysłuchiwać od wszystkich kazania? Jakby wszyscy wiedzieli o tym? Kiedy pomyślę o tym, to skóra na mnie cierpnie na grzbiecie, wiesz? No bo, ja nie wiem, ale chyba jest to, co? Ty, co, znów zaczynasz, bo ja... Nie, no już spokój, dobrze? Nie jestem specjalnym zwolennikiem kazań, ale w tym wypadku uważam, że jednak... Że co, że wszyscy mają rację, tak? Nie, ale... Że zrobiłem głupstwo, bo rzuciłem filharmonię. Że dałem się nabrać na ten pomysł, tak? Tylko tobie powiem, że jeśli kiedykolwiek spotkasz w życiu faceta, który ci dużo i pięknie będzie mówił, bądź ostrożny i nie wierz mu, Gienek. Bo cię wykołuje, oszwabi i oszuka. Dzięki ci za życiową naukę, ale ja to już dawno wiem. Wisi powiedziałem, że gram z jednym zespołem pagartowskim, rozumiesz? A ona uwierzyła. No. Stach, jeżeli już tak szczerze rozmawiamy ze sobą, to powiedz mi jedną rzecz. No, jak to? No nie bój się, ja nie jestem ojciec. W takim razie to wtedy, co powiedziałeś, że spotkałeś Wacka przed Pagartem, to też nieprawda. No nieprawda. Co miałem powiedzieć, że go spotkałem w knajpie, gdzie grałem Gienę? Nie, Stach, ja cię rozumiem. W życiu różnie się składa. No to całe szczęście. Wiele spraw się rozumie, bracie. Słuchaj, i Wacek w tej knajpie powiedział ci, że dzisiaj do nas przyjdzie? Jak to było w ogóle? Nie, zwyczajnie. Wszedł do knajpy z jakimś facetem, usiedli przy stoliku. Nie zauważył cię? No jak go zauważył? Nie, w czasie przerwy podszedłem do niego, kapujesz? Co, bardzo się spieszył? Bo ja wiem, chyba nie. Ale ja jak gdyby nigdy nic zapytałem go, tylko dlaczego się nie pokazuje. Zajrzyj, mówię, kiedyś do nas. Ojciec chciał z tobą pogadać. Staszeka mówiłeś, że go mama widziała? A nie, Niesko, no po co? A w ogóle to ja nie miałem dużo czasu na gadanie, musiałem wracać, bo mnie zawołali, że trzeba już grać. Ale on zresztą też wychodził z tym facetem. Strasznie jestem ciekawy, za co siedział. No powiedział, że dzisiaj na pewno przyjdzie. Co on takiego mógł przeskrobać naprawdę? Bo ja w te wszystkie historie, które się mówi, to nie bardzo wierzę. No dlaczego? Wiesz, no zrobił jakąś drakę. No i wsadzili go. Gienek. No? Słuchaj, Gienek. Czy ty masz jaką forsę? A co? Potrzebujesz? Słuchaj, ile ci zostało ze stypendium? No, wydałem wszystkiego 30 zł. To znaczy, że masz jeszcze 270. Nie, dokładnie 325, bo z wakacji zaoszczędziłem 50 zł. Słuchaj, ty pożycz mi 300 zł. No, bardzo potrzebuję. A do kiedy? Do czwartku, bo w czwartek dostaję forsę w tej knajpie. Ale na mur, starszy. Słuchaj, no w sobotę najpóźniej. Wiesz, bo mogą się spóźnić z wypłatą. Dobra, pożyczę ci do soboty, tak? No. Masz 100, 250. No Gienek, dzięki. Ta ręka. Słuchaj, Staszek, a nie mógłbyś tak zahaczyć tego Wacka o jego sprawę, żeby się dowiedzieć, jak to było? Nie, no przecież mówię ci, że nie. No. Szkoda. No co, nie ma go jeszcze? Nie ma. No nie ma, ale powiedział, że będzie punktualny. Aha. Józusia, może ja wezmę się teraz i zrobię kolację, co? Może on głodny będzie? Głodny myślisz? Nie wydaje mi się, Helenko. Ale dobrze, zrób coś, przygotuj, no. Trzeba będzie go czymś przyjąć. Ale tylko, żeby się nie domyślił, że mama specjalnie dlatego to robi, że on jakiś wymizerowany, mamo. No właśnie, dziecko, jakże ja bym mogła inaczej. Zjemy wszyscy wcześniej kolację, ale to nie szkodzi przecież, prawda? Kupiłam bardzo dobrą kiszkę od smażę. Ty też lubisz, Stasiulek, prawda? Oj, dziękuję, mamo. Ale ja nie będę jadł. Dlaczego? Ja muszę już iść. Wychodzisz? Ale poczekaj. No jakże to tak? Przecież na dobrą sprawę to twój kolega. No właśnie, Stasiu, będzie mu na pewno przykro, jak cię nie będzie. No ale Stach musi iść. A cóż ty, Gienek, tak nagle troszczysz się o Stacha? Co, nie wolno troszczyć się o brata? To szkoda, Stasiulek, że nie zostaniesz. A nie możesz się spóźnić trochę, Stasiu? No mamo, no przecież ja pracuję, tak? Do domu kultury idziesz? To tak, mam zajęcia z grupą młodych. No, ja już nie chcę wracać do tego samego tematu, co tyle razy. Boże, no znów się zaczyna, tato. Józuś, dajże już spokój. No co jest? Tak, nie mów już o tym. Bo widzisz, Stasiu, Wacek może sobie pomyśleć, że ty specjalnie nie chciałeś czekać. Ale mamo, nie pomyśli sobie, na pewno sobie nie pomyśli. Niech mama będzie spokojna. A zresztą ja tutaj będę zastępował starszego brata. O Boże, jak to w
tym życiu jest, patrzcie. Zdawało mi się, że taki spokojny, porządny chłopak, a coś go musiało zdenerwować, że rzucił się aż na człowieka. No to, moi drodzy, cześć. 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 Do widzenia. Cześć. Mówię ci, Józek, że ja wciąż nie mogę uwierzyć, że on był w więzieniu. Oj, mamo, przecież więzienie też dla ludzi, nie? Ja wiem, Genuś, ale dlaczego on rzucił się na nieznajomego, na niewinnego człowieka? Ja Oj, nie... Helenko, ty masz naprawdę talent do pytań. No rzucił się, bo coś im poszło, no pobili się. Mało to razy biją się ludzie o różne rzeczy. No na przykład o dziewczyny. No powiedzmy, powiedzmy. A tyś to nie chodził się bić kilka lat temu o warkocze dziewczyny, co? Tata, jak już znasz jakiś przykład, to rany... Wszystkiego dowiemy się za chwilę, Helenko. No tak, jeżeli nam powie. No a niby dlaczego ma nie powiedzieć? Przecież chyba dobrze wie, że prędzej czy później i tak będziemy wiedzieć. Takich spraw na długo nie da się ukryć. O, zresztą zapytam go. Mamo, ktoś idzie. Prosimy, proszę. Otwarte. Czołem, z połem nie bawię. A, to ty, Wojtuś. Dzień dobry. Nie, to nie, to mój duch, Józek. Bardzo dobrze, że pan przyszedł, panie Wojtek. Pan wie, kto tu zaraz przyjdzie? No. Nawet właśnie myśleliśmy, że to on. Wacek ma się tu zjawić Wacek. Zaraz, wiesz? Niemożliwe. A gdzieżeś go odszukał? Ja. No, ma się sposoby po prostu. O jakie? Ty chyba żartujesz, Józek. Ale skąd naprawdę, panie Wojtku, zaraz ma Wacek przyjść. A bo ja się też o niego dopytywałem jeszcze. Tu i tam, ale nikt nie wie, pojęcia nie ma. No jak kamień w wodę. Trzeba umieć sobie zorganizować poszukiwania. Z głową porozdzielać zadania ludziom. Ale jakim ludziom, co ty gadasz? Swoim. Gienkowi? A nie, panie Wojtku, tym razem to starszemu bratu. Co, Stasiek go odnalazł gdzie? A grunt, że odnalazł. A ja myślę, co za ludzie, jacy ludzie, ale wszystko jedno. Co, dowiedziałeś się czegoś więcej o nim? O co on tak pobił tego faceta? Kto to był? No, no owszem, coś nie, coś wiem. A zgadza się to, co ja mówiłem? Ona zgadza, nie zgadza, zresztą na wszystko przyjdzie czas, mój drogi. Wszystkiego dowiesz się w odpowiednim czasie. O właśnie, no. Tata to mówi tak... Jak pytia. A jaka pytia? No była u starożytnych Rzymian taka wróżka, to ona też tak odpowiadała jak tata. Dowiesz się, kiedy schowa się słońce siódmy raz od dnia ósmego. Ja tego nie rozumiem, Geniusz. Pytia? Kiedy starożytni Rzymianie też no tego nie rozumieli. Ja nie rozumiem. No już, moi kochani, chodź. Proszę, proszę. Cicho bądź, cicho. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani do nas? Nie, ja do tego pana, do pana... Ja, do mnie? Aha. Ja jestem... A, pani Jagielako, ale skąd pani tutaj? Bo ja proszę pana... Pani Heleno, to jest pani Jagielakowa, matka naszego Wacka, no. Pana proszę, Wacka, pani. No to prosimy bardzo, prosimy. W takim razie pani będzie łaska. Ja najpierw do pana poszłam, ale żona mi powiedziała, że pan poszedł do państwa. No niechże pani siada. Gienek, tak pomóż już pani zdjąć plaszcz. Dziękuję. A ja w pierwszej chwili no nie poznałem pani. Dopiero myślę sobie, gdzie ja panią widziałem. Oj, skleroza na starość. O proszę, na tym krześle będzie pani wygodnie. Proszę. Tak. Ja państwa przepraszam, że o tej porze nachodzę. Ale ja jakiej porze przecież? I tak niespodziewanie, ale już nie wiedziałam, co mam robić. Dzisiaj to obeszłam wszystkich znajomych i na koniec myślę sobie, no pójdę do państwa. No i bardzo dobrze pani zrobiła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Od 2 tygodni chodzę jak struta zupełnie. Martwię się, tak. Ale nie jest pani Jagielakowa, no wszystko będzie w porządeczku. Proszę pana, w jaki sposób? Czy pan wie, że on 14 dni wcale się u mnie nie pokazał? No, co pani powie? Tak, proszę pana. Ostatni raz był u mnie za przeszłą niedzielę. Wpadł tak jakoś przed wieczorem. Tak. No, chciał mu dać kolację, ale nie chciał jeść. Coś tam tylko sobie zabrał z walizki. Tak, i od tego czasu nie pokazał się więcej. Nie. Dałam mu 50 zł tylko, bo więcej nie miałam i może... Może wyjechał z Warszawy. A może mu się coś stało, no. No tak. Głowę dosłownie zachodzę i...
No i dlatego szukam go po wszystkich ludziach. Niech się pani uspokoi, niech się pani uspokoi. Wackowi tak, nic się nie stało przecież. Tak, no to mi w tej chwili spadł z serca wielki kamień. Co więcej pani powiem, jest w Warszawie i nawet zaraz tu przyjdzie do nas. Matko jedyna, co ja słyszę, nie, prawdę pan mówi. No ale dlatego przyjaciel powiedział, że dobrze pani zrobiła, że tutaj przyszła, no. Ale gdzie go pan spotkał? Jak go pan znalazł? A, to już tajemnica mojego przyjaciela Juśka. Mój przyjaciel jest specjalistą, pani Jagielakowa, od szukania zaginionych ludzi. Ja jeszcze nie wierzę w to, co słyszę. Ale uwierzy pani, kiedy pani zobaczy swojego syna. Matko jedyna. No w takim razie, no, czym ja się panu odwdzięczę? No w jaki sposób? Proszę pani, niech pani nawet nie mówi o tym. My też jesteśmy zadowoleni, że syn przyjdzie tutaj, że sobie porozmawiamy. Że... Nie, no proszę pani, ja muszę przecież jakoś się za ten trud, ale pani, pani Jagielakowa, jak żona powiedziała, nie ma o czym mówić. No. Nie, jest proszę pana. To teraz się państwu przyznam, z jakim wstydem ja tu do was szłam. Ale dlaczego, proszę pani? Dlaczego? Pani pyta. Przecież jesteście zupełnie obcy ludzie dla niego i dla mnie. No mój Boże. A czy pani może sobie wyobrazić, jaki to wstyd szukać własnego syna po obcych ludziach? No. Pytać się, czy nie wiedzą, gdzie jest, co robi. Dlaczego nie przychodzi do własnej matki. A do tego jeszcze przecież wszyscy wiedzą, że siedział w więzieniu. Ale odcierpiał, proszę pani, za to, co zrobił. Odcierpiał, ale nas i tak w całym domu wytykają palcami. To wstyd przecież, hańba do końca życia. Ale nie przesadzajmy, proszę pani. Tak. Czy jemu poszło może o to, że pokłócił się z ojczymem? No ale byłoby się jakoś załatwiło z tym mieszkaniem. A o cóż oni się pokłócili? To było tak, proszę pana. Jak syn wrócił z tego więzienia i przyszedł do nas, to mąż za nic nie chciał się zgodzić na to, żeby u nas mieszkał. A to ciasno, a to nie ma gdzie łóżka wstawić. To ja mówię, a czy pamiętasz, jak mieszkaliśmy zaraz po wojnie? 3 rodziny i w jednym takim pokoju jak państwa. I mieszkaliśmy. A teraz jakby nie było, mamy własny. Jeden, bo jeden, ale jeżeli się jakoś ściśnimy. Tak. Ale on swoje. A poza tym przecież to ostatecznie na długo by nie było. No i o co się kłócić? Proszę pana, no pokłócić to oni się o co innego pokłócili. Tak. Bo mój powiedział, że tacy jak on, którzy siedzieli w więzieniu, powinni jak wyjdą poznać, co to... Prawdziwa bieda. Wiecie, to z pani męża nie lichy pedagog. To uważa, że bieda uczy najlepiej, jak porządnie żyć, tak? No tak uważa, proszę pana. A jeszcze powiedział, że wtedy dopiero tacy jak syn przestaną się awanturować i nie będą rozbijać spokojnych ludzi. Że na przykład gdyby on był personalnym, to nie przyjmowałby takich... nigdy do pracy. No ale mąż nie jest przecież personalny. Nie, no on hydraulik. Nawet dobry człowiek, no spokojny, nie pije. Ale taki dziwny. Droga pani, mnie się wydaje, że mąż zapominał o jednym, że nie można dwa razy karać człowieka. No ale mu pan tego nie przetłumaczy. On tak uważa i koniec. Chociaż jakoś tak przedwczoraj to jakby się... zaczął łamać, jakby żałował tego, co powiedział. No tak. Aha, ma pani syna. Proszę. Dobry wieczór. Czy państwo poproszę telefon? Co ty nie na dyżurze? A co się stało, Elżbietku? Nic się nie stało, proszę pani, tylko dzwonię i nic. Chciałam uprzedzić o czymś więcej. O czym? Chcesz iść do teatru? No jasne. Oj, ale ja chyba nie powiedziałam jeszcze dobry wieczór. Powiedziałaś, Elżbieta. Dobry wieczór. Dlatego chciałam ci wcześniej powiedzieć, że mam na dzisiaj 2 bilety do teatru na Alleluja. Nasza pani doktor mi odstąpiła, bo ma jakiś egzamin. Pozwoli pani, że pójdziemy. Naturalnie, Elżbietko. No to po co się nawet cudownie, pytasz? Elżbieta, jesteś cudowna. Klasy, ale Gienek, a obiecywałeś Stachowi? Aha, a z Wackiem, tak? No wiem,
No wiem, ale jeszcze przecież tyle czasu, tato, to chyba zdążę, no nie? A może nie możesz iść, może jesteś zajęty, Gierek? Ale mogę, oczywiście, że mogę, tylko właśnie chciałem się zobaczyć z Wackiem. Ma tu zaraz przyjść. To jest koleżanka Genia, pani Jagielakowa. Elżbietka, koleżanka Genia. Proszę pana, a może on wcale nie przyjdzie, może pan mnie tylko tak pocieszy. Ale przyjdzie, ale proszę pani, przyjdzie. Ale kwadrans akademicki wolno mu się spóźnić. Mamo, ja będę się powoli przebierał. Czy mam zmienić koszulę? No jakże, Genek, jakże byś tak poszedł w takiej nieświeżej. Przepraszam panią, dam synowi tylko koszulę. No i niech pani sobie nie robi kłopotu z mojego powodu. Mnie i tak bardzo przykro. Ale niech pani nie będzie przykro, niech się pani nie denerwuje. Zaraz nam żona coś zrobi do zjedzenia. O, zjemy z Wackiem razem kolację. Nie, ja nic nie będę jadła. Proszę pana, ja taka jestem struta przez to wszystko. Tak, tylko myślę o nim. Ale będzie pani jadła, będzie na pewno. No, jest nareszcie Wacek. Panie Wacku, prosimy. A to ja, pani Heleno. Aha. Nie Wacek. No, masz ci lepiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Frączakowa. A dlaczego się pan tak dziwi, panie Wojtku? Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór. Przepraszam, my się z panią nie znamy. To pani Jagielakowa, pani Stefo. Matka pana Wacka, tak, właśnie. Bardzo mi przyjemnie. Brejtowa jestem. Ja bardzo dobrze znam syna pani. Ja wiem. Właśnie czekamy, pani Stefona, pana Wacka. A, wiem, pani Heleno i muszę państwa rozczarować. Wacek, przepraszam, pan Wacek nie przyjdzie tutaj. Co? Dlaczego, pani Stefo? Przecież sam mówił Stasiowi. Jest mi bardzo przykro, pani Heleno, ale... No, nie przyjdzie. Ale skąd pani wie? Spotkała go pani? No, może i tak, może i... Ale co to, tajemnica zawodowa, czy co pani... A żeby pan wiedział. No. Zawodowa. Czuję, że Wacek wylądował u mecenasa. Tak? Pani Stefaniu? U jakiego mecenasa, proszę państwa? Proszę mi powiedzieć. Tak, pani Stefu? No... Tak mnie państwo przyciskacie do muru. No, proszę, od razu zgadłem. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Naprawdę nie mogę.